Siema widzowie, witamy na naszej dzielnicy. Dzisiaj przyszły gumy, także trochę pokażemy muscle upa. Ej, pokażemy, nie? Oj, dobra widzu, dzisiaj... Widzowie, dzisiaj robimy sobie muscle upy. Przyszły gumy do nas. Guma 12, więc będziemy robili po prostu serię po 3 i będziemy dobijać tak z 5 z gumą. Serii będziemy robić dużo jeszcze, zostańcie do końca, bo na końcu będzie trening. Nie? Minutki i lecimy dalej, widzu. Dobra. Druga seria. Z gumami trochę lepiej, widzu. Bo zawsze można sobie przyśliwować technikę, robiąc poprawnie. A nie robiąc jak kaleka jedną ręką. Trzecia seria. Powiem, że na dwóch minutach się widzowie ciężko robi. Ej, widzowie, a gadam do 4 osób w sumie, nie? Fajnie, widzowie, bo możecie łatwo sobie technikę opanować na gumach. Albo z wyskoku też polecam robić. Jak ktoś nie jest w stanie dwoma rękoma robić i się nie przyzwyczaić do jednej ręki. Bo ja już się tak jak debil przyzwyczaiłem i teraz te ostatnie powtórzenia wchodzą bardzo fatalnie, że wchodzi prawa ręka, lewa nie wchodzi i ciężko się przyzwyczaić. A jak od biedy, to już możecie robić na zmianę, że najpierw wchodzicie prawą, potem lewą ręką. To będzie trochę lepiej, ale starajcie się robić poprawną technikę od samego początku. Dzisiaj widzowie wyjątkowo zamówiłem to, że nie ma zimy, więc do końca tygodnia drążek nie jest nawet taki lodowaty. W każdej serii trzeba coś gadać, więc trzeba coś gadać, nie? Może pomigowego, ty, pomigowego. Okej, okay. Czwarta seria, no już flasza odpalamy. Napomknę jeszcze tylko widzu, że ja mam o, tak nie wiem, o połowę trudniej robienie muscle-upa niż ty. Wypukła klatka piersiowa, odbija mnie od drążka, muszę bardziej się odchylać. A ty, hejterze, co? Elo. Prosta piła. Wada postawy nie szkodzi. Skutki robienia muscle upa z wypukłą klatką. Nie będę robił czwartej, bo te trzy są dobre, technicznie, a nie chcę... Osnąć? Co? Nie, poczekaj. Nie chcę robić po prostu więcej, żeby znowu nie robić tego głupiego nawyku. Więc po prostu trzy sobie wystarczą i tak, żeby szlifować cały czas tę dobrą technikę i się oduczyć tych złych nawyków. Pierwszy muscle up, czysty Kuby. Pomknę, że Kuba jest moim podopiecznym i trenuje kalistynikę tydzień. Co? No przed. Kuba trenuje kalistynikę tydzień i w pierwszym dniu nie był się w stanie podciągnąć ani razu. Tutaj sobie tylko robi nieskończoność dipów, ale to wytniemy, żeby nie było. Także no. Kuba już szlifuje sobie figury, robi muscle upy, robi praktycznie wszystko, a ty nadal nic nie robisz. Także no widzisz. Lecimy już 6 serię, teraz robimy tylko z gumami, tylko robimy sobie po 3 czyste powtórzenia. I przerwa. I tak dobijemy do 10 serii. I to będzie tyle, żeby tego muscle upa wyczyścić maksymalnie jak się da. Dobra, więc lecimy. No tak, jak jest dobry taki panisz siebie. Pamiętam jak kiedyś graliśmy w ligę, to robiłem tak, że za wygraną. Robiłem no to pamiętam to. Ta 10, a chyba za przegraną było 30. No. I była motywacja. I napierdala, tak się motywujesz. Tak się mnie motywujesz. To nawalasz 10 rund i już masz zrobione, kurde, 200 pompek. Prosta piła. Trzeba zawsze to wykorzystać. I mam też przyjemne z pożytecznym, nie? Potem jak dostałem drążek, to robiłem podciąganie, nie? Po serii 10 powtórzeń. To jest w sumie dużo, no bo jakby zrobisz ten.
zrobisz sobie 8 takich powiedzmy gierek, nie? A tak spokojnie szło tak tyle zrobić. No, jak się fajnie grało. To już masz 80 tych, 80 podciągnięć w przeciągu ilu? 7 godzin, nie? Nawet 6 może. No. To jest nawet dobry wynik. Ej, to nie jest głupie, tak w sumie można na Greasing the Groove figury robić. Ale... Widzowie, za każdą śmierć w lidze robicie 10 pompek po gierce. 10 podciągnięć, jak jesteście bardziej zaawansowani. Nie, widzowie. Nie powielamy nawyku złego. Co zrobimy za karę 5 dipów? Ale takie hity są przeważnie, nie wygrywają. Dobra, froncik widzowie, spróbujemy z gumami. Drugą serię froncika. Słabo. A Kuba The Bridgeman pokazuje jedno z fajniejszych ćwiczeń na core z zastosowaniem infrastruktury z drabinkami na placu zabaw. Możecie użyć też do tego ściany bezproblemowo, albo możecie to robić z podłoża, albo możecie też wrócić z jedna z trudniejszych wersji. Możecie też się opuścić i wrócić. Wjeżdżam na rejon. Piątki się dzielą, się kleją. Na mostek operacja kamerą. Ja trzecia seria. Dobra, widzowie, krótka piłka. Na sam koniec jeszcze na dobicie robimy coś takiego. Przychodzę do was z bardzo prostym treningiem, który możecie wykonać dosłownie wszędzie, gdzie chcecie. Trening się nazywa EMOM. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja z przyszłości znowu przybywam z pomocą dla siebie z przyszłości, ponieważ tam objaśniłem ten trening w bardzo chaotyczny sposób. Teraz podstawię po prostu dyktafon, jak objaśniam wszystko na spokojnie pod siebie i mam nadzieję, że nikt się nie kapnie. Trening jest bardzo fajny, szybki, intensywny, prosty, także do tych, którzy dotrwali do tej minuty, no to gratulacje, raczej nikt nie dotrwał i ja ten trening nagram jeszcze raz, ale jeżeli dotrwałeś, no to masz fajny trening od 20 do 30 minut, gdzie się naprawdę fajnie spompujesz. O co chodzi w treningu? Potrzebny wam do tego treningu będzie stoper, no i może drążek, ale nie musi być drążek. Dobra, odpalacie sobie stoper, dajmy na to 20 minut. Wraz z odpaleniem stopera przechodzicie do ćwiczeń, czyli robicie 3 ruchy, załóżmy po 3 ruchy podciągania, schodzicie, robicie 3 ruchy pompki, wstajecie, robicie 3 przysiady. I teraz patrzycie na stoper, załóżmy, że dokonaliście tego w 20 sekund. No, to do wystartowania kolejnej minuty zostało wam 40 sekund, czyli odpoczywacie 40 sekund. Wybija druga minuta, zaczynacie. Z powrotem kolejny obwód. Ten obwód, załóżmy, skończyliście w 30 sekund. Do kolejnej minuty, już trzeciej, brakuje wam 30 sekund, więc odpoczywacie 30 sekund. I w tyle, ile zrobicie w ten cały obwód, tyle potem zostaje wam przerwy, także wszystko zależy od was, szybkość, intensywność dobieracie pod siebie. Polega to na tym, żebyście dali radę zrobić ten trening w to 20, 25 albo 30 minut, ale też żebyście dali radę, nie? I oczywiście wszystkie wariacje podbieracie pod siebie, czyli jeżeli dla was pompki są za łatwe, zwykłe, no to możecie robić diamentowe, ja tutaj też robiłem diamentowe. Jeżeli nie, możecie, jak jesteście szefami, to robicie pompkę w handstandzie albo robicie, nie wiem, coś tam jeszcze. Ja akurat będę robił tutaj w wersji 5 podciągnięć i 5 pompek na 10 minut. Ale wam, widzowie, daję wyzwanie, żeby zrobić ten trening w 30 minut po te 3 ruchy i zobaczycie naprawdę, naprawdę fajną pompę.
I fajny, szybki trening, jak nie macie pomysłu, jak nie macie też czasu. Naprawdę dobra opcja. Teraz oglądajcie, jak ja i Kuba robimy pod jakąś szybką muzykę, to w bardzo przyspieszonym tempie. Jeżeli chcecie, i zostawcie suba i widzimy się w kolejnym filmie, na którym omówimy nie wiem co, elo elo. Dobieracie pod siebie i pod wasze umiejętności. Także jak nie jesteście w stanie robić podciągnięć, możecie zrobić Austrian pull-upy. Jak nie jesteście w stanie zrobić, możecie robić łatwiejsze progresje albo trudniejsze. Wszystko dobieracie pod siebie. Koniec tego treningu. 10 minut ze spumpowaniem jak śmiecia, ale bardzo szybko to zleciało, co? No. Dobra. Jak oceniasz? Fajny. Fajny, no. To bardzo dobry trening. Tak jak nie masz gdzieś equipmentu albo coś i chcesz sobie zrobić szybki trening, jak nie masz czasu i nie masz pomysłu, nie? A tam wiesz, 10 minut to jest jeszcze chuj, ale no tak 15-20 minut to już... Także się z wami żegnam. Siemanko, cześć. Pompa. Jebaciulane kurwy, so much. Elo. Na dodyganie się na sam koniec. Zobaczymy, czy jest w ogóle pójdzie cokolwiek.